zawiedliśmy wszyscy, nie ma co ukrywać, to jest moment, w którym można powiedzieć, że jesteśmy wszyscy rozczarowani tym miejscu, w którym jesteśmy, ale jeszcze raz powtórzę, do końca zostało jeszcze trochę meczów, także wydaje się nam, że ten zespół i wierzymy w to, że ten zespół z tym potencjałem potrafi wygrywać, bo pokazywał to w innych meczach, pokazywał to w meczach z teoretycznie rywalami silniejszymi. Nie, uważam, że nie ma zespołu, którego nie można pokonać i z takim podejściem chcemy do końca roku zrobić wszystko, żeby tych punktów było jak najwięcej. A później będziemy rozmawiali na temat tego, w jaki sposób ten zespół funkcjonował w tym okresie w rundzie jesiennej i zweryfikujemy to, kto, na jakim poziomie sportowym i czego potrzebuje, który zawodnik. No tak, w takich sytuacjach jest dużo rzeczy, które się składają na, są składową takiego wyniku. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, bo pewnie gdybyśmy ją znali, to za chwilę ta sytuacja by po prostu była odmieniona. I to takie popularne, to co powiedziałem teraz, ale niestety tak jest. Mówiąc o tym, że wszyscy popełniliśmy błędy, ponieważ tutaj nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby powiedzieć, że ktoś nie zawiódł, bo jest to proces decyzyjny i pewnie każda decyzja niesie ze sobą odpowiedni skutek. Tak jak pan redaktor Parada nas zaznaczył na początku tej rozmowy, wyliczając osoby, które nie do końca się zaadaptowały jeszcze w klubie, czy były w klubie naszymi. Tak to bywa. To gdzieś tam są rzeczy, które są naturalne w piłce. Nie ma skutków bez przyczyny, ale jeszcze raz powtórzę, ten sam zespół potrafił wygrywać praktycznie z każdym. Nie mamy zespołu, z którym nie wygraliśmy. I tutaj niewiele się zmieniło. Oczywiście mieliśmy swoje problemy, mieliśmy kontuzje, mieliśmy zmianę trenera, też zmianę koncepcji. Gro rzeczy się złożyło na to, że na miejsce, w którym się znaleźliśmy. Ale chcę wam też powiedzieć, że tak też bywa czasami w sporcie, że tak po prostu jest. Uważam i to mówię to z pełną świadomością, że ten klub jest zbudowany bardzo dobrze. Jest zbudowany od podstaw, nie ma tutaj przypadkowości w sensie, że jest coś robione na za 5-12. Zdarzają się pomyłki i tego się w klubie sportowym nie da uniknąć, ale uważam, że budowa klubu od podstaw, czyli od akademii, że rzeczy związane z budową klubu, mówię teraz już o stadionie, że to wszystko ze sobą się zazębia i uważam, że ten projekt, który jest, on jest projektem dalekosiężnym i projektem, który sumarycznie się obroni. Powiem szczerze, ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że ktoś gra przeciwko trenerowi, bo oznaczałoby to, że gra przeciwko klubowi, a to oznaczało z kolei, że nie jest profesjonalistą i że nie podchodzi do sytuacji w sposób poważny. Myślę, że te czasy już się skończyły i takie sytuacje nie mają miejsca. Jeśli chodzi o zespół, to raz jeszcze powtórzę, że ja, że klub, że wszyscy wierzymy w ten zespół, że sytuacja, jaka była po strzelonej bramce na 2-1, jak ten zespół się cieszył, pokazuje, że jest ten duch w zespole i że ci zawodnicy potrafią być razem w trudnych chwilach. A taką chwilę akurat mamy i mam nadzieję, że ten mecz, uważam, że teraz dla nas każdy mecz, tak naprawdę każdy mecz będzie bardzo trudny, bo jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej, kiedy doszła do nas taka seria niepowodzeń. W takich momentach to są trudne momenty dla zespołu i dlatego uważam, że każdy mecz jest trudny, tym bardziej kiedy gramy teraz tak trudne mecze ze Śląskiem, Legią, a później z Wisłą. Tym bardziej jest potrzebny ten team spirit, ten zespół, aby wzajemnie zawodnicy czuli wsparcie od siebie i żeby w chwilach trudniejszych
mogli liczyć na partnera zespołu. Wczoraj spotkaliśmy się z kibicami, spotkała się rada drużyny, spotkał się prezes, spotkał się pion sportowy z kibicami, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, sytuacja, w której jesteśmy, jest trudna do zaakceptowania wszystkim zainteresowanym tym klubem. Kibice wypowiedzieli swoje oczekiwania, swoje uwagi do tego, jak oni to widzą swoimi oczami z punktu widzenia trybun, z punktu widzenia osób, które stoją z boku i oglądają to, co się dzieje w klubie, to, co się dzieje na boisku. I wniosek po takim spotkaniu jest jeden, że rolą każdego z nas jest świadomość miejsca, w jakim się znajdujemy, powaga sytuacji i determinacja do tego, żeby z tej sytuacji jak najszybciej wyjść. Ja na wszystkie z tych sytuacji patrzę w sposób pozytywny. Co to może dać pozytywnego dla zawodnika? Dla mnie tego typu sytuacja pokazuje, że w tym trudnym momencie, że w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, każdy z tych zawodników nie ma prawa się obrażać na trenera, nie ma prawa obrażać się na siebie, na partnera z drużyny, tylko musi zakasać rękawy i musi pokazać, udowodnić trenerowi, że się mylił. I to jest dla mnie główny argument do pracy, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że w tej chwili będzie jeden czy drugi zawodnik obrażony na to, że trener go nie zabrał, nie wstawił, zapominając o tym, że w jakiej sytuacji jest zespół, klub, jak to wszystko wygląda. To jest cel nadrzędny i jeżeli ktoś nie docenia powagi sytuacji, no to niestety trudno mu będzie się odnaleźć w piłce dorosłej, seniorskiej na najwyższym poziomie, ponieważ takie sytuacje po prostu w takich sytuacjach się znajdują ludzie, którzy grają na zachodzie, którzy walczą, rywalizują. W takich sytuacjach się znajdują, że jednego dnia jest w jedenastce, kiedy przegra rywalizację wypada i wchodzi do osiemnastki, a kiedy gra, prezentuje się słabiej, wypada poza osiemnastkę. Tak to wygląda na całym świecie. U nas niestety jest to troszeczkę w innym wymiarze, ponieważ z reguły ci zawodnicy wyróżniający się wyjeżdżają od razu na zachód. Te kadry są węższe, ta rywalizacja jest mniejsza, stąd się bierze trochę takich elementów chimerycznych, takie nazwy. Co się zmieniło? Tak jak mówiłem, trener postawił w rozmowie z nami pewną diagnozę zespołu i postanowił zmienić pewne elementy. Tak jak pan wspominał, nie ma z nami Paulo Tersotiego, który zrezygnował z roli, którą pełnił. Obowiązki przejął trener Rafał Buryta i to jest jedna ze zmian, która nastąpiła. Kolejną jest to, co zaproponował nam trener, ale czego nie chciałbym tutaj ujawniać, ponieważ jest to warsztat pracy, w którym pracuje trener i chcę powiedzieć, że to zostało przyjęte i uważamy, że trener powinien kontynuować to, co robił, to jaki ma plan na zespół. Tak, na dzień dzisiejszy jest trener Rafał Buryta i chcielibyśmy, żeby trener Buryta prowadził te przygotowania. Chcę przypomnieć, że trener Buryta był w sztabie szkoleniowym już od bodajże 5 lat i prowadzi te przygotowania, zna warsztat pracy i Piotra Jankowicza i był przy sztabie praktycznie przy większości trenerów, którzy tutaj byli z nami. Także my mamy tutaj wiarę w jego umiejętności i to, w jaki sposób do tej pory był prowadzony zespół i jak wyglądał pod kątem fizycznym. Także na razie taki status chcemy zachować.